21 kwietnia wspominamy błogosławionego Bartłomieja Cerveri, prezbitera i męczennika. Bartłomiej urodził się w Savigliano w 1420 roku w bardzo bogatej rodzinie szlacheckiej. Jego przodkowie kupili majątek Cerveri od ojców benedyktynów. W 1432 roku Bartłomiej wysłuchał kazania świętego Bernardyna ze Sieny, które wywarło na nim wielkie wrażenie. Dwa lata później zaczął studiować filozofię, teologię i prawo w Savigliano. Gdy miał 14 lat, wstąpił do zakonu dominikanów w Savigliano i kontynuował naukę. Studiował także w Turynie. Naukę zakończył 8 maja 1452 roku. Był wyjątkowo wybitnym studentem. Przez rok był profesorem na Uniwersytecie w Turynie. Obdarzony był też wieloma zaletami i cnotami. Święcenia kapłańskie przyjął w 1445 roku. Był przeorem klasztoru Savigliano. Rozbudował kościół i słynął jako gorliwy kaznodzieja. Duchową opieką otoczył klasztory żeńskie w Savigliano i Revello. Podejmował działalność duszpasterską wtedy, gdy w Piemoncie panoszyli się waldensi. Realizując charyzmat dominikański, czuł się zobowiązany do głoszenia prawowitej nauki kościoła i zwalczania herezji. Do podjęcia misji w Cerveri zobowiązywało go polecenie papieża Pawła II. Zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa grożącego mu ze strony waldensów i przewidywał, że jego misja może zakończyć się męczeństwem. Wieczorem 21 kwietnia 1466 roku wraz z dwoma współbraćmi zbliżał się do Cerveri. Szedł tam głosić dobrą nowinę. Został zaatakowany przez 5 waldensów. Jeden ze współbraci został ranny. Jeden uciekł, a Bartłomiej został zabity. Zginął od ciosów włóczniami. Jego ciało zostało złożone w kościele w Savigliano, a w 1802 roku przeniesione do kościoła w Cerveri i tam odbiera cześć. Na miejscu męczeństwa wybudowano kaplicę. Pomocy Bartłomieja wzywa się w czasie burz z piorunami. Papież Pius IX 22 września 1853 roku zatwierdził jego kult trwający od niepamiętnych czasów. Martyrologium rzymskie podaje krótką informację. W Cerveri, niedaleko Fossano, w Piemoncie, błogosławionego Bartłomieja Cerveri, kapłana zakonu kaznodziejskiego i męczennika, który przebity włóczniami śmiercią potwierdził wiarę katolicką, o którą gorliwie walczył. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła, dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Bartłomiejowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.